Listopad jest dniem świątecznym, trwa od zachodu słońca w piątek do prawie zachodu słońca w sobotni wieczór. Po przygotowaniu potraw Żydzi spotykają się na nabożeństwie. Później już celebrują ten wieczór w gronie rodzinnym w swoich domach. Zapalane są świece szabatowe, odmawiana jest modlitwa i spożywana wieczerza. Wieczór szabatowy w Cieszynie przebiegał bardzo podobnie, ale nie zabrakło też muzyczno-tanecznej inscenizacji w wykonaniu zespołu Klezmer, wspólnego śpiewania pieśni żydowskich oraz wykładu. Chcieliśmy właśnie z zespołem Klezmer troszkę przedstawić taki tradycyjny wieczór, troszkę taki bardziej religijny rodzin żydowskich, ale wiadomo, że w zależności od rodziny ten wieczór jest inaczej obchodzony. Ja mam przyjemność być praktycznie, jak jestem w Izraelu, co szabat gdzieś u innej rodziny żydowskiej. Widzę, jak to wygląda. Mniej lub bardziej religijnie się to obchodzi, ale na pewno te więzi rodzinne i to, że jest się razem, jest w tym najważniejsze. I dzisiaj tutaj chcieliśmy tak stworzyć taką atmosferę rodziny, żeby zatrzeć tę granicę pomiędzy widownią a sceną, żeby być po prostu razem jako rodzina. Wieczór szabatowy to również odpowiednia kuchnia, której nie zabrakło w Cieszynie. Jako ciepłe danie pieczone jabłka, nadziewane suszonymi owocami, z takim polane sosem wiśniowym i oczywiście mamy czerwone wino kiduszowe oraz chałkę. Wieczór szabatowy znalazł się w programie tegorocznych Dni Kultury Żydowskiej, które miały miejsce w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Bardzo się cieszymy, że frekwencja nam dopisała. Bardzo duże było zainteresowanie. W zasadzie w ubiegłym roku nie było Dni Kultury Żydowskiej. 2 lata temu bodajże też. Także mieliśmy troszkę przerwy, ale właśnie po tej przerwie wracamy z takimi nowymi siłami. I co roku już mamy zamiar tutaj być i po prostu organizować, przybliżać ludziom kulturę i tradycję żydowską, ale też to ogromne dziedzictwo, jakie naród żydowski zostawił w naszej ziemi, na naszych terenach także. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.